Witam. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam czajnik Xiaomi, zakupiony 4 kwietnia, do mnie doszedł 2 maja, czyli troszeczkę ponad miesiąc. Wysyłka odbyła się za pomocą Global Expressu. Miałem numer trackingowy, więc mogłem patrzeć, gdzie przesyłka jest w danym momencie. No dzisiaj ją odebrałem z poczty, ponieważ listonosz zostawiła wizo. Paczka dobrze zabezpieczona. Widzimy list przewozowy, szczegóły. Zobaczcie wartość, jaką wpisał. Dzięki temu chyba się odbyło bez żadnych opłat typu VAT i tym podobnych. No cena czajniczka, jaką ja zapłaciłem za niego, to 221 zł. No nie jest to mało. Mam nadzieję, że czajnik jest wart tych pieniędzy, o czym się przekonamy za moment. Co do linku do samej aukcji, na której ja kupiłem ten czajnik, znajdziecie go w opisie poniżej, tak więc zapraszam. W środku dwie warstwy folii bąbelkowej, czyli jest wszystko całkiem fajnie zabezpieczone. Próbujemy się dostać do środka. Nie jest to specjalnie trudne. Pudełko zasadniczo niewielkie logo na samej górze, jak widzicie, mi przeżyło transport, no może z jednym małym uszczerbkiem. No to szybciutko otwieramy. W środku na samej górze instrukcja. Dalej fajny styropian zabezpieczający. I sam produkt. Z tej strony. Dostałem przejściówkę w osobnym woreczku. Złącze niestety nie jest europejskie, ale jest przejściówka, czyli brytyjskie złącze bodajże, albo irlandzkie, z przejściówką wygląda tak. Kabel jest niezbyt długi, a może w całości kabel tyle, jakieś 20, 40, 60, jakieś 80 cm powiedziałbym na oko. Czajnik na podstawce prezentuje się tak. Podnosimy pokrywkę guziczkiem. Instrukcja niestety w 100% po chińsku, jednak są obrazki, które zaprezentuję Państwu. Telefon Xiaomi z aplikacją do skanowania kodów. Spróbujmy. Jak to odczyta kod z czajniczka. Ręka mi drży, niespecjalnie to wychodzi. Powiem Wam, nie jest to łatwe. Utrzymać bez ruchu komórkę przez jakiś tam czas. Jest. Wybrało mi link Xiaomi Mi.com download. No, szczerze myślałem, że od razu mnie wrzuci w jakąś apkę. Jest. Xiaomi Home 17 MB do pobrania. OK. Czyli ściągamy jakąś apkę. 3 minuty, 2 minuty, 9%. Czekamy, 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 czekamy. Czyli bezpośrednio skanując kod QR z czajnika przekierowało nas na stronę, z której automatycznie możemy pobrać aplikację do smartfona. Nie mam pojęcia, czy działać to będzie też w przypadku iPhone'ów. No, sekundę się ściągnie, pobierzemy, zainstalujemy. Generalnie chciałem powiedzieć, że czajnik jest estetyczny, ładnie wykonany, symetryczny przede wszystkim do wszystkich nowoczesnych wnętrz. Taki biały, czysty, sterylny czajnik będzie na pewno fantastycznie pasował i świetnie się prezentował.
W moim odczuciu firma Xiaomi to taki odpowiednik chiński Apple'a, gdzie po prostu firma bierze się za produkcję urządzeń wszelkiego typu i na pewno jeżeli sobie zadacie trochę trudu, znajdziecie wiele produktów z firmy Xiaomi, które możecie nabyć. Firma chyba chce stworzyć wokół siebie taki hype, jak ma Apple, żeby ich produkty były kupowane ze względu wyłącznie na to, że są przez nich produkowane. Chociaż jak dotychczas nie miałem z tym problemu, jeśli chodzi o ich jakość. Po zainstalowaniu i uruchomieniu apka prosi nas o wybranie, z jakiego miejsca jesteśmy. Mamy co? Chiny, Hongkong, Tajwan, India, United States. To żadna nasza lokacja. Wybiorę United States. Może to błędnie? My device. Nie widzimy żadnej. Just a second. My device. Dodaj. Może. Allow Wi-Fi to find device. Aha, Wi-Fi miałem wyłączone, więc je może włączę. I scan. I jeszcze Bluetooth zechciał mieć włączony. Zlokalizował chińskie znaczki, jedno urządzenie, no graficzna ikona czajnika jest. No i pierwszy ekran, jak widać, w pełni po chińsku. Ciągle, chyba każe mi nacisnąć ikonę z pewnymi krzaczkami na wyświetlaczu. Ona się świeci aktualnie. Wybrałem właśnie tą. Try again. Wybiorę drugą, mimo że to są inne literki. No, to jest gotowanie zwyczajne. Niemniej jednak coś idzie nie okej. A może mam przytrzymać? Tak! Eureka! Trzeba było przytrzymać 3 sekundy. Could not try again. Try again. Więc tak, nie było łatwo. Otóż aplikacja ma swoje ustawienia dla różnych lokacji. Na początku miałem wstawione Stany Zjednoczone jako lokalizację recommended, ale próba załadowania sterowników przez internet, bodajże przez Wi-Fi, kończyła się niepowodzeniem. Spróbowałem więc Hongkong, również nie wyszło. Hongkong, jak mówił sławetny polityk. I wybrałem Mainland China. Aplikacja totalnie zmieniła swój wygląd po wybraniu Mainland China, więc było to trochę uciążliwe, żeby ustawić to, ale po paru kliknięciach znalazłem możliwość device, dodać i wybrać. Aplikacja odnalazła i mamy czajnik. Not connected. Connect to device now. No i kurde, znowu porażka. Jest, coś się połączyło. Jak widać, mamy temperaturę czajnika. Keep warm time, 12 godzin. Można tu coś zmieniać. Ile ma utrzymywać temperaturę? Można chyba mu tu ustawić temperaturę na 80 stopni. I znowu coś po chińsku. Nie wiem, czy teraz ruszy. Żeby zagrzać.
ruszył. Czajnik ruszył. Na wyświetlaczu widzimy zmieniającą się temperaturę. Doszło do 90 stopni i staje. Więc mamy trzy ustawienia: 50, 80 i 90. Custom jeszcze jest. Czajnik, który w zasadzie nie będzie osiągał temperatury 100 stopni. Czy dobrze myślę? Wcisnąłem guzik heating. Widzimy jednak, z guziczka można osiągnąć 100 stopni. Ale z samej aplikacji w telefonie chyba nie. O, nawet mamy komunikat, że temperatura wrze. Idle, czyli czajnik jest w trybie bezczynności. Wszystko to fajne, pytanie. Po co to komu miałoby być wszystko potrzebne? Nie mogę znaleźć jakiegoś sensownego zastosowania dla całej tej aplikacji w czajniku. Ktoś może powiedzieć, że no nie wiem, mamy większą kontrolę, tak? Żeby utrzymywał temperaturę przez określoną ilość godzin. No ale po co? Nie mam pojęcia. Może podzielę się jeszcze z Państwem jakimiś informacjami odnośnie czajnika, jak coś nowego odkryję. Na razie to tyle. Szczerze mówiąc, 200 zł czajnik w przysłowiowym Lidlu czy Biedronce, 60 maksymalnie. Żona chyba kupiła za 45 ostatnio. Właśnie w związku z tym, że nam się jeden spalił i potrzebowaliśmy czegoś na zastępstwo, a na ten czekaliśmy dość długo, więc cierpliwość się skończyła. No nic, to na tyle. Dziękuję i zapraszam do polubienia, lajkowania i subskrybowania.